Patronem kanału Fantastycznego jest dom wydawniczy Rebis. Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, Sobota z Fantastyką. Dzisiaj pogadanka teoretyczno-filozoficzna. Zastanowimy się wspólnie, bo mam nadzieję, że słuchając mojej opowieści będziecie rozważać rzeczy, o których mówię. Dlaczego fantastyka naukowa się starzeje? Co z tego wynika? No i dlaczego pomimo tego, że ona się starzeje, warto jednak po nią sięgać, tę starszą fantastykę naukową. To jest bardzo szeroki temat, dotyczy on całej sztuki i kultury. Rzecz jasna, na pewno analizowało go wielu historyków sztuki, historyków kultury. Ja jestem amatorem, autorem książek, publicystą, czytelnikiem i podzielę się z Wami moimi rozważaniami na ten temat. Na pewno można wiele innych aspektów tego zagadnienia starzenia się literatury fantastyczno-naukowej omawiać i uwzględniać. Jeśli lubicie nasz kanał, przypominamy o tym za każdym razem, ale to naprawdę jest bardzo ważne. Subskrypcje, lajki, polecanki, że Wam się podobało, napiszcie coś do nas też. Jak się Wam nie podobało, też napiszcie. Zaczynamy! Sztuka się starzeje. Przykra to konstatacja, ale niestety jak najbardziej prawdziwa. Książki, które były bestsellerami 100 lat temu, obrazy, które cieszyły się powodzeniem 150 lat temu, filmy, bo to medium też już ma swoje dekady, filmy, które wzbudzały szał, namiętności czasem u widzów w latach 20. czy 30. dzisiaj nie są już czytane, oglądane, przeżywane. Lądują na jakichś archiwalnych półkach bibliotecznych, w podrzędnych galeriach, czy na sieci w jakichś zasobach starych filmów, do których zaglądają już tylko fachowcy. Dotyczy to także arcydzieł kultury. Tak, tych, które wciąż znajdują się w najważniejszych muzeach, eksponowane są w ważnych miejscach, czy też znajdują się na wszelkiego typu listach. Musisz przeczytać te 100 książek, jeśli chcesz zrozumieć historię i kulturę świata. Tak, nawet takie dzieła, rzeźby Greków, pisarstwo Ovidiusza, malarstwo renesansowe, nawet one, choć wciąż podziwiamy kunszt autorów, doceniamy to, jak wykonali te swoje arcydzieła, to jednak już nie odczytujemy ich w pełni, nie dekodujemy wielu znaczeń. Nie stawiamy ich sobie na półce w bibliotece tego Wergiliusza umownego, żeby go od czasu do czasu wziąć i poczytać dla przyjemności. W medium takim jak literatura, gdzie teoretycznie pozostało to samo narzędzie, język, oczywiście zmieniony dzisiaj w porównaniu z tym sprzed kilkuset czy kilku tysięcy lat, oczywiście inny, bo nikt z nas nie posługuje się na co dzień starożytną Greką, ale nawet tam, gdzie język pozostał tą podstawową materią, zmieniły się formy jego używania literackiego. No, znowu użyję przykładu szkolnego bardzo. Mało kto z nas wytrzymałby w teatrze sztukę polegającą na tym, że jest jakiś grecki chór, kilkudziesięciu gości śpiewa, czy też melodeklamuje, a na scenie chodzi jeden facet na koturnach, w masce i coś tam mówi naprzemiennie do nas, a czasami do tego chóru. Forma sztuki, choć przecież to jest teatr i współczesny teatr jest teatrem, co tam o nim myślimy, to jest osobna kwestia. Forma sztuki zmieniła się, choć jest to nadal literatura, nadal jest to teatr.
ale czytamy Sofoklesa jako kanon kultury, jako lekturę szkolną. Może czasami w jakiejś odnowionej postaci do niego wracamy. Nie w takiej formie, w jakiej używali tego Sofoklesa, użyję tego określenia, używali starożytni Grecy. W wielu dziedzinach sztuki ta przemiana wynika również z narzędzia, z materii, nie tylko z idei, ale także z przedmiotów, za pomocą której sztuka jest realizowana. No, malarstwo jaskiniowe, jakkolwiek cudowne są te ujęcia mamutów i pierwotnych ludzi, realizowane było bardzo ograniczonym zasobem farb, w jakiejś półciemności. Ten nasz jaskiniowy przodek maczał palec w farbie, albo dłoń w farbie, albo jakiś kijaszek w tej farbie, no i malował to na nierównej ścianie jaskini. Jakżeż inne to malarstwo od malarstwa, użyjmy znowu świetnego przykładu, Jana Matejki, płótno, hiperrealizm, połączony oczywiście z metaforyką, to genialny malarz był, wbrew temu, co tam różni mądrzy ludzie o tym mówią, z metaforyką, z tą myślą, która u Matejki była, ale przecież w malarstwie Matejki jest mnóstwo elementów, które dla dzisiejszego odbiorcy są już nieczytelne. No właśnie cały ten obszar, a przynajmniej część tego obszaru kodów, znaczeń, które XIX-wieczny odbiorca czytał z tych obrazów, a dzisiejszy nie czytał, bo już ich nie rozumie po prostu. Film, kolejny przykład. Metropolis Fritza Langa to bez wątpienia arcydzieło kina SF. Ale to medium tak się zmieniło, że kiedy dziś siadamy do oglądania Metropolis, to rozumiemy, że to jest arcydzieło i że to jest ważny film, no ale jednak trzeba to powiedzieć. Oglądamy z trudem i człowiek ma tam ochotę czasem przewinąć. Dziś ten film zrobiony byłby zupełnie inaczej. Zmieniła się technologia, zmieniły się narzędzia. W prozie science fiction ta akceleracja jest niejako spotęgowana. Zauważmy, że fantastyka naukowa, ta z przeszłości, to jest jakby podwójny skok w czasie. Kiedy rozmawiamy o malarstwie Matejki albo dramatach Sofoklesa, dokonujemy jednego skoku w czasie. My z dzisiaj próbujemy zrozumieć dzieło napisane przez kogoś, kto żył 100, 200, 500, 2000 lat temu. Albo i dawniej. Pisarz science fiction, który tworzył kilkadziesiąt lat temu, jest człowiekiem z naszej przeszłości, tak samo, ale on opisuje swoją przyszłość, która może być naszą teraźniejszością, przeszłością, bądź wciąż naszą przyszłością. Czyli mamy podwójny skok w czasie. Po pierwsze, przenosimy się do świata pojęć, obrazów, języka, twórcy sprzed kilkudziesięciu lat, który za pomocą tego właśnie swojego aparatu pisarskiego próbował przedstawić rzeczywistość, która będzie jego przyszłością. Czyli mamy drugi skok w czasie. To jeszcze trudniejsze, dziwniejsze, bardziej skomplikowane, no i oczywiście w specyficzny sposób nakłada się na te generalne powody tego, że sztuka się starzeje. Proza science fiction starzeje się tak jak każda inna proza. Te same mechanizmy tam działają, ale także działają mechanizmy specyficzne. Zacznę od tych pierwszych, od tych ogólnoliterackich. No, podstawowym z nich jest zmiana języka, ale też zmiana sposobu opowiadania. To nie chodzi tylko o to, że pewne słowa znikają, a inne się pojawiają, że pewne słowa nabierają innych znaczeń. Słowo ekskluzywny, prawda? Jeszcze 15-20 lat temu oznaczało coś kosztownego, drogiego. Teraz w zasadzie oznacza coś wyjątkowego. Ekskluzywny wywiad dla gazety, to znaczy, że wywiad dajemy tylko do jednej gazety. Słowa zmieniają znaczenie. Niektóre słowa przestają być modne, używa się słów innych, ale to nie chodzi tylko o pojedyncze wyrazy. Chodzi też o sposób ich zapisywania, sposób budowania narracji. Mam tu kilka przykładów, nie za dużo, żeby Was nie zanudzić. Pierwszy pochodzi z książki Zdobywcy Przestworzy. Książka z roku 1938. Inżynier opisuje rakietę kosmiczną.
pędzi po z góry ustalonej trasie. Kiedy zbuduję dość silne maszyny do wypuszczania w przestrzeń międzyplanetarną promieniowania kierowniczego, będę mógł kierować lotem wozu z Ziemi, tak jak panowie kierujecie lotem samolotów przy pomocy fal radiowych. Na razie moja energia może wyrzucić wóz z przestworza międzyplanetarne, ale nie jest w stanie sprowadzić go na Ziemię z powrotem. Dlatego też musiałem częściowo skorzystać z urządzenia rakietowego, które się automatycznie włącza, gdyby jakaś siła chciała ściągnąć wóz z zakreślonej drogi. To nie jest tak, że my nie rozumiemy, co tu jest napisane. Książka, powtórzę, przynajmniej to wydanie, rok 1938, więc nawet 100 lat nie minęło. Ale słychać, że ten język jest inny. Weźmy powieść Wampir, napisaną przez Władysława Reymonta, naszego noblistę, który pisywał także, no może nie jakoś super często, ale ma na koncie również książki, które uznalibyśmy za fantastyczne. No i tutaj taka scena romantyczna. Chcę powiedzieć, że w tej starej prozie właśnie takie sceny między mężczyznami a kobietami, rozmowy o miłości bardzo często z dzisiejszego punktu widzenia są dziwnie napisane. Tu cofamy się dalej, rok 1911, a więc mamy ponad 100 lat. Czasowa wizja szczęścia przejęła mu duszę niewysłowionym zachwytem. Spłonął cały niby słońce i mocą szalonych pragnień rwał się na jakieś niebosiężne szczyty, aż tam, skąd płynął ten władczy nakaz. Daisy, Daisy, wołał ekstatycznie, niepomny już siebie i życia, jakby rzucając się w nieskończoność. Czekam wyzwolenia, czekam w tęsknocie i miłowaniu, modlił się żarem czciciela i niewolnika. Znowu, rozumiemy, o co chodzi i cała powieść w ogóle da się przeczytać, ale jest to napisane już inaczej. No i wreszcie ostatni przykład, żeby Was nie zamęczać. Tym razem pochodzi z książki Koniec świata Tadeusza Kończyńskiego, rok 1912. Mamy tutaj opis pewnych zjawisk astronomicznych. Z załamania się bladych promieni Słońca z energią astralnego prądu wytwarzały się coraz potężniejsze zjawiska świetlne, aż na koniec zdawać się mogło, iż zorza biegunowa buchnęła dokoła ze wszystkich widnokręgów, oblewając pożarem glob jak płonącym oceanem. W środku zaś firmamentu wytworzyły się koła tęczowe, gigantycznych rozmiarów, coraz większe, zataczające obwody. Im niżej widnokręgu, tak iż całe niebo zdawało się być olbrzymim szklanym sklepieniem, na którym tytaniczny artysta malował kreski ziejące niesłychanymi tonacjami barw. Rozumiemy? Rozumiemy. Ale książka pełna takich opisów z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy będzie odmienna od tego, co on dostaje. A więc język to pierwszy powód starzenia się literatury. Inny powód to gubienie się kodów znaczeniowych i systemów odwołań. Weźmy Cyberiadę Lema, bardzo złożoną prozę, operującą na wielu poziomach, pozornie humorystyczną, z bardzo wieloma filozoficznymi przemyśleniami, ale też w kapitalny sposób bawiącą się językiem i pewnymi kodami językowymi. Otóż Cyberiada napisana jest niby o przyszłości, o tych robotach, ale Lem oprócz używania tam tych wszystkich cyber i języka wziętego z encyklopedii technologicznych i technicznych, bawi się tam staropolszczyzną. Tam słychać Paska i Sienkiewicza. I gry językowe, które odbywają się w tej prozie, w pełni będą zrozumiane tylko dla kogoś, kto ma za sobą lekturę Sienkiewicza i być może Paska, na którym Sienkiewicz zresztą się wzorował. Jeśli tego nie czytaliście, nie wchłonęliście tego języka w odpowiednim wieku, to nie w pełni zrozumiecie bajer językowy Cyberiady. Zmieniają się też środki narracyjne i kody językowe, impulsy, które autor musi dostarczyć czytelnikowi, żeby go w pełni zabawić i żeby dostarczyć mu satysfakcji, a może satysfakcja to nie jest najlepsze słowo, ale żeby on tam zrozumiał, co jest napisane. No, przykładem niech będzie seks, przemoc i wulgaryzmy, czyli takie rzeczy, które w prozie sprzed jeszcze 30, 40, 50 lat, oczywiście wiem, były bardzo różne książki, ale w tej dawnej prozie opisywane były na okrętkę, dookoła, nie pokazywane do końca. W tej chwili w wielu powieściach współczesnej fantastyki przekleństwa lecą w dialogach, no nie mówię, że w każdym, ale w co drugim. Czyli przestano używać narzędzi narracyjnych innych niż przekleństwo do przekazania pewnych treści. Jeśli czytacie fantastykę z lat 60. i 70., oni tam opisują wszystko, co trzeba, bez ani jednego K. Dzisiaj
Bardzo dużo takich dialogów występuje w książkach, co czasami wynika z tego, że opisują one współczesny świat i współczesnych ludzi, którzy posługują się publicznie znacznie wulgarniejszym językiem niż posługiwano się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmieniły się wzorce zachowań społecznych. Starzenie prozy SF wpisane jest niejako w samą istotę gatunku. Fantastyka naukowa opisuje w uproszczeniu przyszłe światy, przyszłe społeczeństwa, przyszłe technologie, a przynajmniej nieistniejące obecnie światy, społeczeństwa i technologie. A co za tym idzie, próbuje stworzyć wiarygodną wizję jakiegoś świata przyszłości dzisiaj w oparciu o naszą wiedzę, o nasz obyczaj, o to, w jakich strojach chodzimy, o to, jak ze sobą rozmawiamy, o to, co dla nas dzisiaj obecnie jest ważne. No a przecież te kluczowe dla fantastyki naukowej elementy, jak nauka, technologia i społeczeństwo, zmieniają się. No prosty przykład. Jeżeli weźmiecie starsze opowiadania SF, te na przykład, które teraz wychodzą w tych zbiorkach antologii z magazynów amerykańskich pulpowych z lat 50. czy 40., to tam bardzo wiele przygodowej fantastyki wysyła astronautów na Marsa czy na Wenus. Na tym Marsie i na Wenus istnieją inne cywilizacje, obcy. Czasami pojawiają się też jacyś goście z Jowisza i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wiemy właściwie, że na Marsie i na Wenus raczej nie ma życia, przynajmniej nie wysoko rozwiniętego życia, a już raczej na pewno nie ma tam obcych, nie licząc reptilianów, oni tam gdzieś czuwają. Ale nie ma tego życia, więc autor, który chce skonstruować wiarygodną fantastykę naukową, w której ziemianie spotykają obcych, musi tych swoich astronautów wysłać znacznie dalej, do innych układów gwiezdnych. Tymczasem, powtórzę to, w latach 40. i 50. mamy po prostu tysiące opowiadań o fajnych, atrakcyjnych przygodach z obcymi na Wenus czy na Marsie. Tam wystarczy zmienić nazwę na planetę krążącą wokół Syriusza albo jakiejś innej gwiazdy i one nadal będą się świetnie czytać bez tej głupotki o Marsie i Wenus. Wynika ta zmiana z postępu naszej wiedzy i jak dziś czytamy te opowiadania o Marsie i Wenus, no to czujemy, że one tam napisane były dość dawno temu. Trochę się zestarzały. Drugi element, no to technologia oczywiście. Jak weźmiecie opowiadania Lema, te na serii opisane, nawet nie należące do żadnego cyklu, no to on tam opisuje wielkie komputery budowane na lampach próżniowych. Zapisywanie informacji polega na zapisywaniu na wielkich bębnach, nawet może czasami nie magnetycznych, choć czasami na wielkich taśmach, ale długich taśmach, ale na jakichś tam perforowanych kartach. No, żył w świecie takiej technologii. Inny mój ulubiony przykład z Lema to z powieści Eden. Tam rakieta wbija się w grunt i przekręca, więc astronauci mają do włazu kilka metrów do przebycia w pionie, bo właz znajduje się nad nimi. No to co robią tam z książek, które się zsypały, półek z jakiejś tam encyklopedii galaktycznej, nie pamiętam szczegółów, ale z książek, które wieźli na pokładzie tej rakiety, budują stos i po nim włażą do tego włazu. No wiadomo, że dzisiejszy opis tej sytuacji musiał być zupełnie inny, bo jest jasne, że astronauci na daleką wyprawę nie będą zabierać książek, będą zabierać zapisane w pamięci komputera powieści czy tam inne dzieła, nawet te dzienniki gwiazdowe, czy jakieś plany galaktyczne. Zmieniła się technologia, czujemy, że to stara się. Żeby cofnąć się jeszcze dalej, Verne wysłał swoich ludzi dookoła Księżyca za pomocą wielkiego działa, podobnie jak nasz Żuławski na Księżyc. Jeszcze wcześniej, kiedy opisywano przyszłe światy i poruszanie się w powietrzu pomiędzy miastami, to bardzo często autorzy opisywali wielkie linie sterowcowe, które obsługują ruch między państwami i kontynentami, no bo żyli w latach i w czasach, w których wydawało się, że to sterowce będą pełnić te funkcje. O samolotach albo jeszcze nie słyszano, albo nie były one tak wydolne i wydajne. Technologia się starzeje. No i chyba najważniejsza rzecz, może nie najważniejsza, ale bardzo, bardzo też istotna, to są zmiany społeczne. Zmieniają się cywilizacje, zmieniają się społeczeństwa, kanony zachowań, standardy funkcji społecznych, relacje między ludźmi.
Pojawiają się również jakieś mody i to również ma odzwierciedlenie w tej prozie. No, bohaterami większości tych przygodowych opowiadań, o których mówiłem wcześniej, byli faceci. Znaczy to nie to, że nie pojawiały się tam kobiety, ale to oni raczej spełniali te funkcje naukowców, odkrywców, eksploratorów nowych światów. Tak? No bo takie były funkcje społeczne w latach 30., 40. czy 50. Pamiętajmy, że taki autor, który pisał w latach 40. i miał lat 40., to się urodził w roku 1900, więc w ogóle wychował się w świecie określonego typu, w którym do wojska na przykład zasadniczo szli faceci. To dotyczy oczywiście także kwestii obyczajowej. Przykład z tego obszaru jest taka bardzo fajna powieść Van Vogta, Misja międzyplanetarna, klasyczna w Polsce, mająca kiedyś status kultowej. To jest wielki statek kosmiczny, który leci i tam prowadzi różne badania. I na jego pokładzie są sami faceci. To jest kilkuletnia misja, no więc oni, żeby poskromić swoje żądze, zażywają tam jakieś preparaty, które obniżają ich libido. Tak? Autor żył w takiej rzeczywistości, że na okrętach marynarki wojennej albo okrętach odkrywców pływali zasadniczo sami faceci, przeniósł to w kosmos. U Haldemana w Wiecznej Wojnie mamy już armię, w której i mężczyźni, i kobiety w tych wielkich kombinezonach lecą w kosmos i na planetach walczą z obcymi i są partnerami, równoprawnymi partnerami tych wszystkich działań. Powieść, która sprawiła mi dużo frajdy, Daleka droga do małej gniewnej planety, taki długi tytuł, pani Chambers. Z kolei mam już w ogóle taki świat łokowy, nowoczesny. Seks jest podstawową funkcją, jednym z podstawowych zachowań tych istot, które podróżują na tym statku. Są to istoty płci wszelakich i ras wszelakich. I jest tutaj pełna swoboda, czyli no, widać od tego Van Vogta do tej Chambers, jak bardzo zmienił się ten obszar dotyczący intymności człowieka i jego relacji seksualnych. Podaję taki przykład szczególnie, bo tutaj te zmiany są szczególnie widoczne, ale to dotyczy przecież mnóstwa innych aspektów naszego życia i funkcjonowania naszych społeczeństw. Część starzenia się literatury w ogóle, a fantastyki w szczególności, związana jest z rozwojem samego gatunku i tym, czym jest pomysł fantastyczno-naukowy. Możemy sobie wyobrazić ważną, przełomową powieść, która była napisana kilkadziesiąt lat temu, podejmującą jakiś nowy temat, ale po tej powieści, która się ludziom spodobała i która zapłodniła umysły innych autorów, napisano nowe książki dotykające tego tematu, podejmujące te same zagadnienia z tym samym pomysłem. W fantastyce naukowej raz wymyślony obiekt, przedmiot, zjawisko wchodzi do takiej skarbnicy ogólnodostępnej. No, najbanalniejszy przykład to wehikuł czasu. Jak już raz został wymyślony, to potem inni autorzy go używają. Dlatego kiedy dziś czytamy Wellsa, można lubić albo nie lubić tę prozę i czuć tam jej ten dystans lat, no właśnie w tym, jak ci panowie się zachowują, angielscy dżentelmeni, jak się spotykają, rozmawiać o tej podróży, jak reaguje na świat ten główny bohater. Ale sam pomysł, wehikuł czasu, no on nie wydaje nam się już super odkrywczy i przełomowy. Gdyby ktoś dzisiaj, mając lat 14, wziął tę powieść do ręki i przeczytał, wehikuł czasu, cóż to za idea, widziałem to 100 razy. No ale to Wells to wymyślił, dla uproszczenia, bo oczywiście nie on. To Wells to wymyślił i wszyscy inni potem autorzy, którzy używali pomysłu wehikułu czasu, niejako czerpali z Wellsa. A więc Wells się zestarzał niejako subiektywnie. Tu mogą być dwa procesy. Bezczelne kopiowanie, to znaczy ktoś coś wymyślił i zrobił na tym pieniądze jeszcze, no to następni autorzy próbują tych samych konceptów używać. Ale może być też tak, że ktoś wymyślił jakiś patent, jakąś ideę, a inni autorzy obrobili ją, podnieśli na wyższy poziom. Z fantastyką jest trochę tak jak w nauce. Ten pomysł powstaje, jest eksploatowany, a potem autorzy go biorą. Ci, którzy czytali daną książkę, kiedy sami byli fanami, na przykład biorą go i obrabiają go, przetwarzają, dodają mu nowych aspektów, poszerzają, odkrywają jakieś nowe możliwości, które z danego pomysłu można wycisnąć. No znowu, posłuszmy się tu przykładem tego wehikułu czasu.
startowo jest to prosty patent. W punkcie A linii czasowej wskakuje, wyskakuje w jakimś punkcie B, koniec. A potem na tym autorzy zbudowali te wszystkie paradoksy, pętle, rozgałęzienia rzeczywistości, doprowadzając ten prosty pomysł no, do bardzo złożonej postaci, takiej na przykład, że człowiek jest swoją matką, ojcem, córką i partnerem, z którym sam siebie spładza, tak? Można taki pomysł skonstruować i on został skonstruowany, napisany, a potem sfilmowany. Jest też w sztuce taki proces zamykania się konwencji, to znaczy jakiś nowy typ pisania, czy format, czy gatunek, czy ten zespół pomysłu zostaje wymyślony, jest eksploatowany, trafia na swój czas, powstają kolejne powieści, a potem w jakiś naturalny sposób się wysyca. Być może po prostu zostaje wyeksploatowany, być może w jego ramach napisane jest to wszystko, co napisane być mogło. Ten teatr grecki, o którym mówiłem na początku. Ale inny przykład, bardziej popkulturowy, to jest konwencja superbohaterska i komiksy superbohaterskie, które moim zdaniem na przykład zaczynają już mielić troszeczkę same siebie. 100 lat plus minus istnieją i być może to jest chwilowy kryzys, a być może jest to oznaka tego, że już wyeksploatowano ten typ kombinowania o popkulturze, o bohaterze, o opowiadaniu historii. Powieść gotycka, inny przykład z naszej dziedziny, czy poemat pisany wierszem. Pisywano takie w wieku XVIII, XIX. Mickiewicz, tak? Wszyscy wiemy. Ale dzisiaj nie ma właściwie pisarza, który siadłby do opowiadania historii, takiej nawet jak pan Tadeusz, za pomocą rymowanej, no nie prozy właśnie, tylko rymowanego tekstu. Ważną przyczyną starzenia się fantastyki, postrzegania starych książek jako stare właśnie, jest też zmiana samego czytelnika. Nie chodzi mi tu o politykę, o socjologię, o poglądy, nawet o język, którego używamy, tylko o to, jak percepujemy rzeczywistość i sztukę. No prosty przykład. 150 lat temu ludzie żyli w świecie bez filmu i fotografii. Fotografia istniała, ale powiedzmy tam raczkowała. Dla uproszczenia. Co za tym idzie, przeciętny odbiorca, który brał do ręki książkę, a chciał sobie wyobrazić inny świat, fantastyczny, albo inną planetę, albo nawet jakiś inny kawałek swojej własnej rzeczywistości, musiał dostać jej precyzyjny opis. Pisarz musiał mu opowiedzieć, jak wygląda afrykańska sawanna, jak wygląda księżyc, jak wygląda wieś polska. Te opisy Łożyszkowej wracające jak mantra, piękne zresztą, to są naprawdę piękne opisy literackie i w ogóle Łożyszkową warto czytać. One nie wynikają tylko z tego, że ona chciała robić duże opisy. Nie, ona musiała swojemu odbiorcy dać obraz miejsca, które opisuje. Bo ten odbiorca nie miał tego obrazu zakodowanego ze zdjęć, które widział, ani nawet może z wycieczek, które odbył, bo ludzie mniej podróżowali. A więc był inny odbiorca i miał inne potrzeby. Malarstwo jest już dobrym przykładem. Były czasy, gdy malarstwo było jedynym sposobem realistycznego pokazania ludziom ich samych w portretach, zabytków z innych miast, jakichś pejzaży. Królowało malarstwo realistyczne, które miało dawać ten obraz, tę narrację właśnie odbiorcy, widzowi. Kiedy okazało się, że wchodzi fotografia, kiedy okazało się, że można zapisywać rzeczywistość za pomocą zdjęć, wiernie tę rzeczywistość odtwarzających, malarstwo to się nie jest jedyna przyczyna, ale malarstwo zaczęło odchodzić od realizmu, bo on przestał być potrzebny do dyskusji, czy to dobrze, czy źle. Drugim ważnym elementem, jaki trzeba tu uwzględnić, to są doświadczenia generacyjne. To, co ludzie naprawdę przeżyli, musi wpływać na to, czego szukają w literaturze i jak chcą ją mieć opisywaną. Prosty przykład. Człowiek, który w roku 1955 był dorosły, miał 18 lat plus,
1955 rok, to był człowiek, który przeżył jedną albo dwie wojny światowe. Uświadommy to sobie. Każdy 18-latek, można powiedzieć, że nawet 15-latek, ale niech będzie, że świadomie, każdy 18-latek i starszy człowiek, który w 55 roku, czyli wtedy, kiedy tam Lem zaczął mocniej pisać, kiedy Boruń z Trepką zaczęli pisać fantastykę naukową, kiedy w ogóle gatunek w Polsce się rodził tak na ostro, każdy z tych ludzi miał za sobą jedną albo dwie wojny światowe, z tym wszystkim, co one niosły. Śmiercią, zniszczeniem, zagładą, cierpieniem, indywidualnymi, różnymi strasznymi rzeczami. W uproszczeniu, młodzi ludzie dzisiaj masowo czytają powieści postapokaliptyczne i takie, w których świat jest totalnie zniszczony i przeżywają i odczuwają emocje, ale ich dziadkowie przeżyli apokalipsę. Być może na przykład nie byliby zainteresowani czytaniem takiej prozy i być może dlatego, powodów jest oczywiście wiele innych także, być może dlatego postapokalipsa i moda na to mogła powstać dopiero w świecie, który jest światem w miarę bezpiecznym. Mówię tutaj przynajmniej o jego zachodniej części do niedawna. Mamy też jakieś takie inne czynniki, jak na przykład czysto fizjologiczne. Znowu, młody czytelnik przyzwyczajony do krótkich informacji, do operowania ze smartfonem, krótkim komunikatem, pinglowany nieustająco skrótowcem językowym, pewnie w literaturze może szukać czegoś innego, musi szukać innego sposobu zapisu, bo dwustronicowy opis cudowny, piękny, przyrody albo podróży po Księżycu, albo wędrówki jak Ulema, tam Pirksa po jednym z księżyców planety. Długi, wspaniały, fantastyczny opis. Po prostu fizjologicznie jest nie do wytrzymania dla tego młodego odbiorcy, tak jak ponoć wysiedzenie na 45-minutowej lekcji. Język, społeczeństwo i technologia, doświadczenia samych czytelników. Trzy podstawowe aspekty tego i przyczyn tego starzenia się prozy, a przynajmniej naszego percepowania, że proza się starzeje. Postrzeganie pewnych książek jako zestarzałych, nie z tej epoki, związane jest też z procesami biznesowo-marketingowo-wydawniczymi. W szczególności dotyczy to tłumaczeń. Książek, które ukazują się z opóźnieniem. W PRL-u było to bardzo widoczne, bo mieliśmy bardzo umiarkowany dostęp w ogóle do tłumaczonych książek. Oczywiście teraz jest lepiej i szybciej, bo wiele bestsellerów, na przykład amerykańskich, trafia na polski rynek stosunkowo szybko, ale zawsze parę lat mija. Jeśli mówimy o tym procesie, długim procesie, no to mamy taką sytuację, że pojawiają się książki wybitne, ważne, które wpływają na przyszłe pokolenia pisarzy, które w odpowiednim momencie nie są przetłumaczone na inne języki, a kiedy zostają przetłumaczone po latach, no już trafiają w inny czas, w inny moment, już są znane, bo na przykład z adaptacji filmowej, albo ze streszczenia, albo z tego, że napisano wiele podobnych książek, które zostały przetłumaczone wcześniej. Myślę, że coś takiego na przykład w Polsce dotknęło prozę Heinleina. Niezależnie od tego, jak byśmy jej nie lubili dzisiaj, to te książki trafiły do nas z opóźnieniem i nie odegrały takiej roli, jaką odegrały na rynku fantastyki amerykańskiej. I do dzisiaj Heinlein nie jest postrzegany tak mocno, tak dobrze, jak wielu innych autorów, których nawet pojedyncze książki w czasach PRL-u do Polski trafiały. No i te Heinleiny, które okazały się po 20, 30 czy 40 latach, nawet jego najlepsze powieści, jednak zdają się trącić myszką z różnych powodów, ale także z takiego, że dostaliśmy je za późno. Mamy zerwanie ciągłości. Ukazuje się tak dużo nowych książek, że młodzi czytelnicy je czytają, no bo te nowe książki są im dostarczane, operują one nowym językiem, spełniają te inne kryteria bycia nowymi i ci nowi czytelnicy, młodzi czytelnicy w szczególności, nie sięgają po klasykę, a co za tym idzie, nie uczą się jej czytać, nie uczą się jej rozumieć, nie wiedzą, jak percepować te stare wizje, tak? Dostają tego Van Vogta umownego ze statkiem kosmicznym pełnym facetów. No i nie rozumieją, jak w ogóle można tak opisać rzeczywistość, jeśli oglądali Gwiezdne Wojny i nowego Star Treka i czytają nową prozę. Więc
jest to zerwanie ciągłości, które przyspiesza, może nie generuje, bo powody są inne, ale przyspiesza proces postrzegania książek jako stare. I oczywiście to całe kombo zachowań marketingowych. Wydawcy pewne książki promują, pokazują jako nowe, współczesne, fajne. Pewne starsze książki odsuwają, one znikają z półek księgarskich, nie ma do nich dostępu. To ma też znaczenie. Ma też znaczenie fakt, że w pewnym momencie po prostu ci starsi, nawet klasyczni autorzy, no, mają brody, przyjeżdżają na konwenty w marynarkach, nie chodzą wieczorem z fanami na piwko i zaczynają i oni, i te ich książki postrzegane być jako książki stare, troszkę z innej epoki. No dobrze, dlaczego wciąż czytamy klasykę? Bo przecież klasyka cały czas jest wydawana i wznawiana i obecna w bibliotekach. W Polsce mamy serię Maga, Rebisu, Vespera. Inni wydawcy również sięgają po klasyczne powieści. Zysk ma również taką linię. To oznacza, że jest jakiś rynek, że są czytelnicy. No, pierwsza odpowiedź jest banalna. Mamy kohortę wiekową czytelników w moim wieku, czy młodszych trochę, czy trochę starszych, którzy na takiej fantastyce się czytali, taką lubią, tych autorów lubią i po prostu chcą nadal ich czytać. To jest proza, która mieści się w naszym postrzeganiu świata, w naszym światopoglądzie. Nie chodzi tu mi o politykę, tylko jakieś takie ogólne widzenie rzeczywistości, w naszym zespole doświadczeń, także porusza nasze sentymenty, przypomina to nam, jak czytaliśmy te książki kiedyś, ale generalnie chodzi o to, że były one pisane w czasach przez autorów żyjących w określonych dekadach, które my rozumiemy, bośmy w tych dekadach też żyli. No po drugie, znowu to jest oczywiste, klasyka starzeje się wolno, klasyka jest kanonem i mamy kolejne pokolenia czytelników, którzy sięgają w szczególności po te najlepsze książki, po to, żeby je poznać, po to, że te książki, pomimo że mają lat 40, czy 50, czy 100, nadal mogą sprawić frajdę. Mówmy się, że powieści pisane lat 100 czy 150 lat temu nadal są absolutnie zrozumiałe dla współczesnego odbiorcy, o ile się odpowiednio do nich podejdzie. Więc mamy kanon i część czytelników, nawet tych młodszych, którzy wchodzą w gatunek, ten kanon chce poznawać. Pewnie jest jakaś grupa utworów, które mają dłuższą zdatność do spożycia. Fantasy cała, gdzie przenosimy się do światów, dla uproszczenia, ala średniowiecznych, gdzie ta technologia i zmiany nie następują tak szybko i przynajmniej ten aspekt nie starzeje się. Choć oczywiście są już ludzie, którzy mówią, że Tolkien jest bardzo staromodnie napisany i że już Władcy Pierścieni nie mogą czytać z przyjemnością. Nie rozumiem tego, no ale na przykład fantasy. Czy weźmy Orwella, 1984, pomijam, że to genialna powieść. Opisana tam rzeczywistość, która z jednej strony jest jakoś tam realistyczna, fantastyczna, ale z drugiej strony trochę metaforyczna, spokojnie może być percepowana dzisiaj i nie sprawia wrażenia, żeby była pisana kilkadziesiąt lat temu. Ta proza, która ma mniej aluzji do rzeczywistości, albo wypycha nas bardzo daleko w przyszłość, gdzie w ogóle technologie są inne i świat jest inny, albo w przeszłość właśnie w tej fantasy, pewnie bardziej jest aktualna i nadaje się do czytania niż na przykład proza, która przewidywała przyszłość świata za 10 czy 20 lat. Czasami w ogóle mamy taki ciekawy proces, że następuje dodatkowa aktualizacja kiedyś pisanych powieści. Przykładem niech tu będzie Zajdel i jego Limes Inferior, które w momencie, w którym się ukazało, postrzegane było jako no, taka metafora, alegoria trochę rzeczywistości, w której żyjemy, antysystemowa, albo Paradyzja, druga jego powieść. Oczywiście także Wartka, powieść przygodowa, tak? Bo to też takie książki z jakąś intrygą, z fabułą, z akcją. Ale kiedy czytamy ją dzisiaj, to widzimy i w niej nowe elementy, odnajdujemy nowe treści. No, kontrola społeczna za pomocą kart kredytowych, czyli kluczy z Limes Inferior, czy za pomocą nasłuchu tego, co ludzie mówią. Niech będzie, że piszą w internecie, i sprawdzania ich, usuwania niewłaściwych słów, aresztowania ludzi za to, że napisali czy powiedzieli coś złego, a zarejestrował to komputer. I nagle widzimy w tych powieściach opisy pewnych zagrożeń, oczywiście tworzone
gdzieś tam pod koniec lat 70., na początku 80., więc używające trochę innego języka, może nie do końca jeden do jeden przekładalne na dzisiejsze czasy, ale jednak opisujące zagrożenia, z których wtedy do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy, które wtedy wydawały nam się bardzo odległe, jak ta komputerowa kontrola tego, co mówimy. Komuniści mieli cenzurę, oczywiście starali się inwigilować społeczeństwo, ale nie byli w stanie robić tego, co ci goście kontrolujący paradyzję. A w dzisiejszych czasach władcy świata, ktokolwiek by nimi nie był, mogą. A więc proza Zajdla dogoniła rzeczywistość, albo rzeczywistość dogoniła prozę Zajdla i na nowo możemy te książki czytać. Muszę z wami się podzielić pewną sugestią i radą. Spójrzcie na tą starą prozę SF z jej odmiennością, dziwnością i nawet niewspółczesnością w języku, w opisie społeczeństwa, w przygodach, jako na prozę SF do kwadratu. SF w SF. No bo czym jest dobra proza fantastyczno-naukowa? Jak ona powinna być napisana? Ona powinna przedstawić świat, który jest inny od naszego. Istoty, niech będzie, że ludzi posługujących się innym niż nasz językiem, żeby zachować koherentność z tym światem. Powinna opisywać jakąś obcą kulturę w wiarygodny sposób, kulturę inną niż nasza, odmienną. Tak buduje się dobre światy science fiction. Autorzy siedzą przed komputerem i główkują, jak wymyślić takie spójne, odmienne od naszego światy fantastyczne. No i czyż ta stara powieść opisująca nieistniejącą dzisiaj rzeczywistość społeczną, psychologiczną, religijną, seksualną, rodzinną, nie jest czymś takim, jest odmiennym światem ze swoim językiem, który jest trochę odmienny od naszego, z innym sposobem budowania fabuły czasami, z innymi relacjami między ludźmi. To jest właśnie proza SF. Do kwadratu. Czytajcie starą, dobrą fantastykę naukową, a nawet czasami warto sięgnąć po tą nie najwyższych lotów, żeby zorientować się, co się wtedy działo. Ja lubię, naprawdę lubię czasami te opowiadanka o Marsie i Wenus. Warto spróbować. Co o tym wszystkim myślicie? Może nie zwróciłem na coś uwagi, na co uwaga zwrócona być powinna. Może nie zgadzacie się z którąś z moich tez. Piszcie to w komentarzach, uzupełnijcie tę opowieść. Dajcie też znać, czy tego rodzaju pogadanki, troszkę bardziej teoretyczne, a mniej praktyczne, poświęcone poszczególnym seriom czy autorom, są dla Was interesujące. No i lajki, suby, wiecie co macie robić. Koniecznie zaglądajcie naszego Facebooka i tam też go polubcie. Dużo ciekawych informacji, zapowiedzi. Myślę, że sporo zabawnych komentarzy do naszej fantastycznej rzeczywistości wydawniczo-fanowskiej. Widzimy się za tydzień, mam nadzieję, bo wakacje wciąż, a we wtorki i czwartki moi koledzy. Czołem! Patronem kanału Fantastycznego jest dom wydawniczy Rebis.